Bartek, tuż po ważeniu powiedz kamień serca, że w końcu te męczarnie związane z ścinaniem tych kilogramów już za tobą, teraz już tylko robota i ładowanie? No wiadomo, jest to fajna ulga, ale męczarni tym razem nie było. Dużo wcześniej wiedzieliśmy o walce, wszystko było zaplanowane tak, żeby no, zbić trochę mniej niż zwykle. W klatce nie ma to żadnego, nie będzie miało to żadnego przełożenia. No, różnica w samopoczuciu jest mega. Po porannym ważeniu nie pełzałem na wagę i z powrotem, tylko byłem już, no, byłem normalnie w dobrym stanie. Trochę się napiłem, zjadłem i już teraz czuję się świetnie i wróciło już dużo kilogramów, także no, wszystko idzie tak, jak powinno. Jakieś ciastko wyjechało, czy zgodnie to z planem wszystko tak, jak dietetyk rozpisał? No, ciastko jest w planie. Ale po walce? Czy... Nie, teraz. Czyli już. Teraz już jest. No wiadomo, bez tam żadnych szaleństw, ale wszystko w granicach rozsądku, to jak najbardziej fajnie wpływa na ładowanie. Pełna kulturka na ważeniu. Piątki pozbijane. Chociaż jak tak oglądałem sobie, jak sobie z Tomkiem patrzyliście w oczy, jakieś tam chyba iskierka była, tak dość intensywnie się w siebie wpatrywaliście. Zgodzisz się ze mną? No gdzieś musi być trochę ta iskierka i uważam, że to jak najbardziej powinno być, a wszelkie jakieś tam przepychanki, trosztoki, wyzywanki i robienie show pod publikę, no to na pewno nie jest w moim stylu. Tomek też jest zawodnikiem z dużym doświadczeniem, z szacunkiem do mnie, do innych rywali, także no nie było powodu, żeby robić tutaj jakieś przedstawienia. Szanujemy się jako sportowców, damy jutro dobrą walkę i tyle. No właśnie, mówisz o tych szopkach. No, generalnie no, show jest elementem tego zawodowego sportu. Ty jesteś zawodowym sportowcem. Wystarczy spojrzeć na wyświetlenie w internecie. Gdziekolwiek, jakakolwiek walka by nie była, gdzie jest jakiś ten element tej złej krwi, wyświetlenia momentalnie od razu wystrzeliwują do góry. Powiedz mi, nie brakuje trochę może tutaj tego właśnie, że jakiejś lekkiej kontrowersji? No, może brakuje, ale to już myślę, że bardziej nie do zawodników to jest kwestia, tylko no, do matchmakerów, do włodarzy, żeby ustawiali takie zestawienia, no, gdzieś znają temperamenty, charaktery zawodników i jeżeli zostawiają dwóch zawodników, którzy podchodzą do sportu tak jak my z Tomkiem, z szacunkiem i w ogóle, no to nie mogą też liczyć, że zaraz tutaj nagle się wszystko odmieni, a my zaczniemy tutaj robić show na ważeniu, nie? Bo na to będzie czas jutro, więc to jest bardziej w kwestii, myślę, ich, żeby dobierać tak gdzieś te temperamenty i tak gdzieś tych zawodników, żeby może coś tam był, jakiś chociaż pretekst, żeby zaiskrzyło, no i wiadomo, jak to tam już dalej, żeby się jakoś potoczyło. Wyobrażasz siebie na konferencji czy rzucającego jakimiś tam wysublimowanymi, powiedzmy, jakimiś obelgami i na ważeniu gdzieś w jakiejś przepychance, czy nie wiem, miałeś może coś takiego? Czy widzisz się w ogóle w takiej roli takiego bad boya? No, rola jak rola, to nie znaczy właśnie nie rola, bo to nie może być udawane i robione pod publikę na siłę. Jeżeli zestawiliby mnie z jakimś rywalem, który, nie wiem, zacząłby pierwszy ubliżać, wyzywać, no nie wiem, różne jakieś dziwne historie się robią, ale generalnie no, takie gdybanie, no nie wiem jaki sens jest rozmowy o tym. No jakby było, no to pewno nie pozostałbym gdzieś dłużny, aczkolwiek w ogóle mnie do tego nie ciągnie i to w ogóle nie jest w moim stylu i też nie widzę potencjalnie takiego rywala, z którym mógłbym coś mieć na pięku. Przypominają mi się słowa Mateusza Rębeckiego, z którym rozmawiałem kilka tygodni temu podczas konferencji prasowej, która była w tej siłowni w Poznaniu, Fabryka Formy. Powiedział mi taką fajną rzecz: najmilszy przeciwnik da ci najcięższą walkę. Tu jak sobie patrzę na te zachowania na ważeniu, na konferencjach, zgaduję, że wszystkich czekają najcięższe pojedynki w życiu. No coś w tym jest, bardzo, bardzo mądre słowa i bardzo prawdziwe, nie? Bo to tak jak wiadomo, pies co dużo szczeka, mało zrobi, nie? I gdzieś to ma przełożenie i myślę, że tak to powinno się właśnie odnosić. Tomek kładzie na szali w waszym pojedynku ogromne doświadczenie. Ty z kolei młodość. Jakie tu jeszcze widzisz takie potencjalne atuty po jego i po swojej stronie? No, ogromne doświadczenie. No, Marcin Naruszka miał dużo, dużo większe doświadczenie. Miał przegranych walk chyba tyle samo co Tomek, albo jedną gdzieś tam w tą czy we w tą,
a tych wygranych gdzieś tam o 6 czy 8 więcej, no więc no, już zmierzyłem się z takim doświadczeniem, wyciągnąłem wnioski z tamtej lekcji, teraz już na pewno nie dam się złapać na takie jakieś zagrywki i na pewno będzie dobra walka, która będzie po mojej stronie. Jakie aspekty? No, znowu takie pytanie, no wiadomo, że nie będę o tym mówił teraz w wywiadzie przed walką, bo jak mi powiesz, że puścisz to po walce, to mogę ci opowiedzieć przebieg walki. No to się mówi inaczej, po walce powiesz, czy się sprawdziło. Dobra? Tak, okay, zrobimy. Dobra, to jesteś mówieni. Teraz tak, słuchawki widzę, powiedz mi, jak w ogóle jest ten plan na dzisiejszy wieczór, na jutrzejszy poranek, przedpołudnie, południe, te ostatnie godziny, ten pełen fokus na pojedynku, jaki masz na to plan, czy realizujesz sobie, masz już jakiś stały schemat na przykład, który teraz sprawdza się i będzie wykorzystany teraz przy twoim najbliższym pojedynku, który już za kilkanaście godzin. Mam gdzieś stały schemat, mam gdzieś wypisane, wyrobione pewne nawyki, które zawsze robię i które się sprawdzają. No teraz na pewno jeszcze czeka mnie dobra, porządna kolacja. Na pewno wieczorem jakiś delikatny rozruch, rano to samo delikatny rozruch i już jakiś spacerek, najeść się i fokusować się na tym, co będzie wieczorem i wszystkie zmysły i koncentrację poświęcić właśnie na tą jutrzejszą walkę. Z Tomkiem przed chwilą rozmawiałem, powiedział, że można się spodziewać ognia w waszym pojedynku. Zgadzasz się z Tomajem? Zgadzam się w 100%. Czyli skradniecie show, można tak to ująć. Myślę, że jest na to wielka szansa, jeżeli oboje wyjdziemy tak, jak to wyglądało dzisiaj, tak jak mówiłeś o tych iskierkach, no to na pewno odpalimy fajerwerki i będziemy się mocno bili. Dziękuję, powodzenia. Dziękuję. Zdrówka. Nie, dziękuję za powodzenie, dziękuję za rozmowę.